Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam, oczywiście jak zwykle jesiennie, bo taka pora roku nam towarzyszy, w takiej porze roku żyjemy, zresztą jak to niektórzy powiadają, to widać, to słychać, to czuć. To widać, popatrzmy, te liście, żółte liście, szeleszczące liście, które mówią o tym, że przyroda tuli się do snu zimowego, te liście, które fruwają jak te ptaki niebieskie, które unoszą się nad naszymi głowami i które szeleszczą pod naszymi nogami, szczególnie tam, gdzie tych drzew, liściastych drzew jest bardzo dużo. No, mamy nadzieję, że to, co obecnie przeżywamy, to właśnie ta piękna polska złota jesień. Złota oczywiście dlatego, że te kolory liści są właśnie złote, mają taki kolor, dlatego też nazywamy tę jesień, tę naszą polską jesień, złoto jesień. No oczywiście też mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze babie lato, bo kobiety oczekują na tego rodzaju też informacje, nie tylko takie informacje teoretyczne, ale informacje, które przekaże nam kochana przyroda. Módlmy się o to, żebyśmy podczas tej jesieni byli ludźmi, którzy zastanawiają się nad swoim życiem, nad jego sensem, nad jego przemijaniem, nad jego też celem, po co my na tym świecie jesteśmy, jaki jest sens naszego bycia na tej ziemi i dokąd my zmierzamy, jeżeli zmierzamy, to co robimy, żebyśmy zmierzali we właściwym kierunku. Kochani, drodzy telewidzowie, myślę, że warto troszeczkę zastanowić się nad tymi datami, które nam towarzyszą, czy towarzyszyły nam w obecnym czy mijającym czasie. Jeżeli chodzi o ten czas mijający, czy ten czas, który minął, to pamiętamy 16 października, więc w ubiegłym tygodniu, dokładnie to było wczoraj, była to sobota, obchodziliśmy, proszę Państwa, 43. rocznicę wyboru kardynała Wojtyły na papieża, który przybrał imię Jan Paweł II. Jak pamiętamy, nie wszyscy pamiętamy, było to wielkie przeżycie i wielkie zdziwienie dla całego świata. Nikt nie przypuszczał, nikt nie marzył nawet podczas swoich snów o to, że Polak zostanie wybrany na stolicę Piotrowa, a to się stało i byliśmy szczęśliwi przez bardzo, bardzo długie dziesiątki lat i dzisiaj też jesteśmy szczęśliwi, ponieważ właśnie ten nasz wielki rodak, ta nasza wielka duma naszego narodu została właśnie obwołana przez papieża świętym. To właśnie modlimy się do niego zawsze, szczególnie w tym miesiącu, a zwłaszcza w tym tygodniu. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Oczywiście wspominamy też tydzień, czy tam dzień papieski, który przeżywaliśmy temu tydzień. No i proszę Państwa, dzisiejsza niedziela, jest to 29. niedziela zwykła. Popatrzmy, ten wiatr świadczy o tym, że jest naprawdę jesień i że naprawdę ten wiatr już coś nam niesie, coś, co zapowiada nie tylko nową porę roku, ale zapowiada pewnego rodzaju zmianę pogody, a może po prostu jest to taki wiatr jesienny, który tak pięknie unosi te liście i który sprawia, że myślę, że czujemy się tak bardzo, bardzo przemijająco. No właśnie, przechodzimy do dzisiejszej daty, 17 października, 29 dzień, niedziela zwykła, ale proszę Państwa, warto zauważyć, że jutro będziemy obchodzili wspomnienie świętego Łukasza. Jak wiemy, święty Łukasz jest to patron służby zdrowia, dlatego też niniejszym bardzo nisko kłaniam się służbie zdrowia, naszej suwalskiej służby zdrowia, po prostu służbie zdrowia, pielęgniarkom, lekarzom, lekarkom, tym wszystkim, którzy są związani ze służbą zdrowia, żeby, kochani, wasza posługa była posługą pełno fachowości, pełno miłości, pełno oddania człowiekowi choremu, cierpiącemu, czy to na duszy, czy na ciele, żeby wasza posługa była też ogarnięta orędownictwem waszego patrona, świętego Łukasza Ewangelisty. Ta właśnie współpraca, o czym często mówię, między niebem a ziemią, między naszymi patronami, a naszą fachowością, jeżeli ona ma miejsce, wtedy oczywiście ta współpraca przynosi dobre owoce. Oczywiście pozdrawiam też wszystkich chorych, cierpiących w naszych szpitalach, czy leżących w domach, czy przywiązanych do łoża boleści, łoża cierpienia, żeby wasze cierpienie, kochani, było cierpieniem, które niechaj będzie łączone z cierpieniem Chrystusa. Pamiętajcie, chociaż to nie jest Wielki Post, jest to czas zwykły, ale to zbawienie, o które modlimy się, do którego zmierzamy, zbawienie
zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Właśnie to wasze cierpienie, to nasze cierpienie, bo my, proszę Państwa, wszyscy cierpimy, każdemu coś nam dolega. Nikt nie powie, że ja jestem zdrowy na duszy czy na ciele. Jeżeli idziemy do spowiedzi, korzystamy z sakramentu pokuty, to znaczy, że nasza dusza jest chora, że obciążona jest grzechem, obciążona jest cierpieniem takim moralnym. Zawsze nam coś boli, jak nie nogi, jak nie kręgosłup, to żołądek, to jakieś tam jeszcze inne części ciała czy podroby. Coś zawsze boli, dlatego też wszyscy w jakiś sposób cierpimy. I właśnie dzisiaj warto, czy jutro warto zastanowić się właśnie nad sensem naszego cierpienia i warto pomodlić się za służbę zdrowia, za naszych lekarzy, za nasze lekarki, za tych, którzy nami opiekują się, za tych, do których udajemy się, gdy coś nam zaboli. Niech właśnie, drodzy Państwo, droga służbo zdrowia, będzie właśnie wasza obecność dla nas obecnością, która będzie sprawiała, że nasze cierpienie będzie miało tylko sens, ale że będzie nas mniej bolało i że będzie nas bolało krótko. Wszystkiego najlepszego dla służby zdrowia. Pamiętajmy też, że będziemy 22, jak mówiłem, października wspominali świętego Jana Pawła II. Polećmy też jemu właśnie służbę zdrowia, żeby on opiekował się nimi, żeby wypraszał u Chrystusa lekarza to wszystko, co jest potrzebne dla tego rodzaju bardzo potrzebnych ludzi. Dzisiaj, gdy będziemy, też gdy byliśmy w kościele, to usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunków. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Ciebie poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym Wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po Twojej lewej stronie. Jezus odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Ewangelia jest nieco dłuższa, ale z racji czasu na tym właśnie wersecie kończę. Zobaczmy, przychodzą do Jezusa apostołowie i proszą go tak bardzo po ludzku, ale bardzo po ziemsku, rzekłbym bardzo egoistycznie. Panie, daj, żebyśmy siedzieli w Twojej chwale, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Zobaczmy, od razu domagają się nagrody. To, że my poszliśmy za Tobą, to jeszcze nie wszystko. Musimy coś z tego mieć, a więc ten interes. Zobaczmy, my też jesteśmy takimi ludźmi, którzy zawsze, jak to się mówi, domagają się wdzięczności, tej wdzięczności bardzo praktycznej. Jeżeli coś robimy, to domagamy się tego podziękowania, czy jakiejś nagrody, czy jakiegoś awansu, to jest trochę może i za dużo, prawda? W każdym razie dzisiejsza Ewangelia uczy nas takiej pokory. Nie do nas należy właśnie to, co mamy otrzymać. Róbmy to, co do nas należy. Bądźmy ludźmi uczciwymi, pracujmy uczciwie, bądźmy ludźmi odpowiedzialnymi i módlmy się o to, by nasze życie było zawsze życiem godnym. Godnym tego, co nazywa się człowiekiem, człowiekiem wierzącym w Chrystusa, czy wierzącym Chrystusowi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, jesienny, wciąż jeszcze październikowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.